Witajcie kochani, dzisiaj przechodzę do Was z filmikiem o bańkach chińskich. Jedna z Was mnie prosiła o przygotowanie takiego filmiku, dlatego oto jest. Tutaj Wam może od razu pokażę, jak wyglądają bańki chińskie. Tak one wyglądają, to jest średni rozmiar, a to jest największy. Jeszcze jest mniejszy rozmiar, ale akurat szukałam jej i niestety gdzieś mi się zgubiła i nie mam jak Wam pokazać. Taka, bym powiedziała, że połowa tego rozmiaru. To jest taka bardzo malutka właśnie bańka. I ja praktycznie swoją przygodę z bańkami zaczęłam już kilka lat temu. Pierwszy raz przeczytałam o nich na wizażu i właśnie dziewczyny polecały na stosowanie ich, na pozbycie się celulitu i także na ujędrnienie skóry. No i postanowiłam spróbować. Te bańki są dostępne stacjonarnie i są dosyć tanie, tak myślę, że to około kosztuje tak około 10-15 zł, więc to nie jest jakoś dużo. Dlatego od razu poleciałam do apteki i je kupiłam. I na początku stosowałam je z oliwką z jaj, taką antycelulitową, ale muszę przyznać, że jej nie polecam. Ona nie była zbyt dobra, nie zapewniała odpowiedniego poślizgu, była taka wodnista nieco, więc tutaj nie polecam, ale mogę Wam polecić ten olejek z Baby Dream, z Rossmana, on jest tani, jakieś około 5 zł za 250 ml, bardzo wydajny naprawdę, tutaj starczy Wam na pewno na długą, więc to Wam mogę polecić i postaram się jak gdyby, to będzie taki film bardziej dla początkujących, albo też dla osób, które jak gdyby, no, zobaczyły skutki uboczne nieodpowiedniego używania baniek i się poddały, przestały używać ich. Dlatego chciałam po prostu podzielić się z Wami moimi radami i tak samo jak gdyby no, powiedzieć Wam, jak odpowiednio używać bań, tak żeby po prostu no, nie narobić sobie siniaków i innych skutków ubocznych. Ponieważ przy prawidłowym stosowaniu baniek siniaków nie będzie, ani także nie będzie żadnych innych skutków ubocznych, tylko będzie widocznie ujędrniona skóra i naprawdę no, będziecie zadowoleni, przynajmniej ja jestem. I tak, ja na początku efekty zazwyczaj widziałam bez zmian diety, bez jak gdyby ćwiczeń. To efekty widziałam tak po kilku tygodniach, to były może tak 2 tygodnie i już były widoczne efekty. Aktualnie muszę przyznać, że właśnie też znów powróciłam niedawno do bańek i po 3 użyciach zauważam ogromne efekty, chyba z 80% mniej celulitu, więc wow, naprawdę takie efekty widziałam, ale to też muszę zaznaczyć to, że od miesiąca moja dieta no, jak gdyby jest o wiele zdrowsza, jem 5 pełnowartościowych posiłków, nie podjadam, a tak samo nie jem żadnych słodyczy, żadnych, więc myślę, że to przez to, że jak gdyby no, w moim ciele po prostu bańki pomogły mi pozbyć się no, tych toksyn, tych innych rzeczy, no, które po prostu były dostarczane właśnie z tym niezdrowym jedzeniem, a teraz jako, że już nie dostarczam sobie tego więcej, to efekty były o wiele szybciej widoczne. I tutaj też chcę zaznaczyć, że bańki stosujemy nie częściej niż co dwa dni, tak więc nie można ich używać codziennie, nie. Tutaj też niektóre dziewczyny próbowały, nie, kompletnie nie można tego robić, bo to też tylko skutków ubocznych się nabawicie i tyle z tego będzie. I postaram się jak gdyby tak Wam to powiedzieć tak w kilku punktach, taka pigułka właśnie, o czym trzeba pamiętać, jakie właśnie stosować. I tak, zacznę może od rozmiaru baniek, jak tutaj widzicie. Największy, średni jeszcze jest najmniejszy. I ja Wam zalecam stosowanie na początku tej właśnie najmniejszej takiej banieczki, ponieważ no, musicie nabrać wprawy, musicie się jak gdyby nauczyć poruszać tą bańkę właśnie po ciele i dopiero później, po jakimś już czasie, myślę, że co najmniej tak 2 tygodnie, wtedy dopiero możecie przejść do tej średniej, ponieważ tak samo ta bańka, ta mniejsza ma lżejsze jak gdyby, lżej się przesysa do ciała, więc nie zrobicie sobie tej szkody, bo tego nie chcemy. Tak więc na początku pierwsza rzecz właśnie, najmniejsza bańka, dopiero później stopniowo możecie właśnie no, jakby zamieniać się na większą, większą, aktualnie stosuję to największą i nie mam siniaków, więc no po prostu myślę, że to prawidłowe używanie bańki i gdyby Wam zapewni to, że no, będziecie widzieć tylko pozytywne skutki uboczne w postaci właśnie zmniejszonej ilości celulitu. Właśnie chcę powiedzieć też, że wcześniej jak stosowałam to bez ćwiczeń, bez jakichś, no ja co prawda już zmieniłam wiele lat temu taką dietę na bardziej zdrowszą. Filmik o diecie właśnie już też niedawno właśnie nagrywałam i myślę, że chyba będzie właśnie jeszcze przed tym filmikiem, więc dam linka na dole. Więc dietę już no, taką zmieniłam już jakiś czas temu, ale też zdarzyło mi się jeść słodycze i tak no grzeszki popełniać takie. Więc wtedy no jak gdyby nie zmieniłam diety na jakąś bardziej rygorystyczną i tak samo nie ćwiczyłam, więc z bańkami udało mi się pozbyć celulitu w 100%.
po, nie wiem, właśnie nie jestem pewna ile to mi zajęło, ale co najmniej miesiąc, ale tak w 100%, niż kompletnie zero celulitu właśnie, a efekty widoczne były naprawdę, no szybko, bańki działają, przynajmniej na mnie na pewno, ale też od Was widziałam Wasze posty właśnie na forum i też od Was dostawałam wiadomości, że u Was też się sprawdzała, więc myślę, że nie tylko ja. Kolejna rzecz to oliwka. Bardzo ważna jest właśnie odpowiednia oliwka, która zapewni Wam no jak gdyby odpowiedni poślizg, ponieważ bez tego możecie sobie tylko narobić siniaków i tak samo właśnie tą oliwkę najbardziej polecam, tania i naprawdę działa. I też kolejna rzecz to jest to, że musicie pamiętać o tym, żeby nałożyć odpowiednią ilość olejku, ponieważ jeśli nałożycie za mało, no to bańka też jak gdyby będzie gorzej się przesysała i też będzie gorszy poślizg i myślę, że też przez to nabawicie się siniaków po prostu, więc dobra oliwka, dobra odpowiednia ilość oliwki i tak samo no, też rozmiar bańki jest ważny. I kolejna rzecz to czas wykonywania masażu. Na początku ja Wam zalecam używanie tej bańki tak do czasu, kiedy będzie widoczne zaczerwienienie skóry. Już wtedy naprawdę trzeba przestać. Nie ma co po prostu katować skóry dalej. Oczywiście ten czas jak gdyby no, to zaczerwienienie skóry stopniowo będzie się jak gdyby no, zmniejszać i tak samo będziecie widzieć je dopiero no, zamiast po tych 2 minutach, to na przykład po 5, później po 10, tak więc to jak gdyby no, wasza skóra się po prostu będzie przyzwyczajała do tego i tak odpowiedni taki no, maksymalny czas, który jest zalecany, to 15 minut na jedno udo, czyli 30 minut na 2 uda. To jest taki właśnie maksymalny, a moim zdaniem na początku to będzie o wiele krótszy. Myślę, że po jakichś już maksymalnie 5 minutach będzie skóra zaczerwieniona i wtedy trzeba przestać. Tak więc pamiętajcie, że czas też jest ważny. Jeśli będziecie za długo no, masować uda, to też możecie się nabawić siniaków, więc to jest ważne. I tak samo kolejny punkt, ostatni, moc przesysania właśnie tych baniek do skóry. Na początku naprawdę leciutko przesysacie, tylko żeby po prostu masować jak gdyby uda, nie tutaj jak gdyby się nie zasycać za mocno, ponieważ to spowoduje, że no, nie będziecie mieli siniaków. Też jak za mocno przesysacie, to siniak na 100%. Tak więc na to uważajcie. Dlatego też zalecam właśnie ta średnia bańka to może po 2 tygodniach dopiero, a na początku naprawdę najmniejsza bańka, wtedy no, przesanie jest jak gdyby mniejsze i tak samo możecie się nauczyć odpowiednio masować skórę. I no oczywiście ostatni punkt to będzie dopiero teraz, który jest bardzo ważny, naprawdę bardzo ważny punkt, masowanie w odpowiednim kierunku, czyli masujemy w stronę serca. Jeśli masujecie dłoń, ramię, cokolwiek, odtąd w tą stronę. Czyli tak, tylko przysysacie i przeciągacie, odsysacie. Przysysacie, przeciągacie, odsysacie. W taki sposób, tak samo uda od dołu do góry. I w taki sposób, nie w inny, nie przyciągacie jakoś sobie tak ten, to... Nie, nie, nie. Ja postaram się podlinkować właśnie link do filmiku, gdzie tam masażysta pokazuje właśnie, jak on wykonuje ten masaż. Bańka miechińska na udach. Tam może to Wam jakby przybliży to, jak prawidłowo powinniście właśnie wykonywać masaż bańkami. Pamiętajcie o tym, że no, to jest ogromnie ważna rzecz, ponieważ to też przez to, że nie masujecie w odpowiedni sposób, to przez to właśnie nie widzicie efektów, albo właśnie efekty no, dopiero widzicie dopiero po jakimś czasie później, ponieważ no, to jest jednak ważne i tak samo no, warto to wziąć pod uwagę. I myślę, że już Wam wszystko powiedziałam. Jeśli o czymś bym zapomniała, to oczywiście jak zawsze będzie na dole albo też w nocy na blogu, więc wszystko tam na dole będzie napisane. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie. Ja jestem z Wami bardzo zadowolona. Ja efekty u siebie widzę ogromne. To chyba jedyna właśnie taka rzecz oprócz diety i ćwiczeń, która w 100% pozwala mi się pozbyć celulitu. Tak więc jak na razie polecam. I też widzę ogromne właśnie ujędrnienie skóry na nogach, bo w tym miejscu akurat właśnie masuję, więc to jednak robi różnicę i jak najbardziej Wam polecam. I myślę, że już tutaj się nagadałam, już Wam wszystko powiedziałam i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, pa, pa!